Radio Koncita. U nas newsy, znaczy nowości, najciekawsze rzeczy w naszym radiu. Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. No i po prostu do godziny 15 właściwie wszystko jest w internecie u nas. Zapraszamy serdecznie, czy do 14, czy do 15. Tak jak i w banku szybko przychodzi, tak potem mogą być jakieś problemy. Zapraszamy. Drodzy Państwo, ostatnie dni w wielu regionach naszego kraju to podwyższone temperatury, wręcz upalne temperatury, ale związane z tym również burze, nawałnice. Ostatnia noc była szczególnie niespokojna w tej kwestii. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana Pawła Frontczaka, rzecznika prasowego, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Ja chciałbym zapytać o bilans, jak to wszystko wyglądało, takie krótkie naświetlenie naszym słuchaczom tego wszystkiego, co się działo w ostatnich godzinach, wręcz tak można powiedzieć, a później chciałbym poprosić też o to, czy możemy w jakiś sposób też się chronić przed tym, czy jak reagować w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy świadkiem, czy dotyka nas no, takie zjawisko, jak straszna burza, gdy jesteśmy na przykład na zewnątrz. Ale na początku o taki bilans chciałem pana rzecznika poprosić. Oczywiście ten bilans niestety nie jest jeszcze pełen z uwagi na to, że w wielu miejscach strażacy pomagają i usuwają skutki nawałnic, które przechodziły zgodnie z zapowiedziami synoptyków i wydanymi ostrzeżeniami praktycznie od północy. Bilans 13 godzin, jeśli chodzi o dzisiejszą dobę, to ponad 1900 interwencji w całej Polsce. Burzom, które miały miejsce, towarzyszyły bardzo intensywne opady deszczu, a także silny wiatr. To on powodował najwięcej szkód. Nasze działania polegały i polegają przede wszystkim na usuwaniu tysięcy połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych, powodując utrudnienia w komunikacji. To również niestety ponad 100 zerwanych bądź też uszkodzonych dachów, w tym 60 dachów na budynkach mieszkalnych, najwięcej w województwie mazowieckim. Tego typu działań było prowadzonych w Łódzkiem. Na temat niewolnictwa u nas będzie bardzo dużo ze strażnicy prosto, bo to, jak to mówią amerykańscy uczeni, najmądrzejsi, zapraszamy. No bo tutaj widzicie Państwo, w tramwaju polskim Polacy gapią się na siebie, jak to Rumunka mówi, obcinają, jakby nie widzieli, jakby zbuszu, jakby zeci. No, zeci Warszawa. Proszę Państwa, gapią się tak, że człowiek źle się czuje, jest osaczany. Poza tym, no pewne standardy z Unii Europejskiej wchodzą, wejść jakby nie mogą, co do osób niepełnosprawnych. Też dziwią się, że ta czarna, że ta burzynka, że ta ślepa, że ta kulawa, a że ta inna, to przecież każdy człowiek jest inny, prawda? Z założenia. Nie, moherowe się gapią. Komunisty, stylny kościelny, tylko te różańce klepać na jedną modłę, bleble, te relewele, kukury, kulewały. Dostaw, w tym 65 tysięcy, czyli to jest najtrudniejsza sytuacja w województwie łódzkim. No i na koniec tego bilansu, o który poprosił mi ojciec, tutaj ten najbardziej tragiczny, niestety zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Ofiarą dzisiejszych nawałnic jest mężczyzna, który zginął w Kani Polskiej w województwie mazowieckim. Pływał on łodzią na Narwi. Gwałtowny podmuch wiatru spowodował przewrócenie się tej łodzi, uderzenie i utonięcie tego mężczyzny. Pomimo szybkich działań Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, także Straży Pożarnej, nie udało się tego mężczyznę uratować. A dwie osoby, które odniosły obrażenia, to kobieta w województwie mazowieckim, która została uderzona elementem konstrukcyjnym budynku, który wcześniej zerwał wiatr, a z kolei
w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, ranny został mężczyzna podczas pożaru, który powstał w wyniku wyładowania atmosferycznego. A zatem, proszę pana, co w takich sytuacjach robić? To drugie pytanie, które chciałem zadać. Czy kiedy zostaniemy zaskoczeni, idąc pieszo czy jadąc samochodem, gwałtowna burza, wiatr, wiadomo, deszcz, wyładowania atmosferyczne? Przede wszystkim musimy mieć świadomość, nasi radiosłuchacze, że burze nie są żadnymi nadzwyczajnymi zjawiskami atmosferycznymi w Polsce. One były, są i będą. Na pewno jest ich więcej i mają zdecydowaną większą dynamikę. Pozwolę sobie jeszcze jedną liczbę przytoczyć. Od czerwca, od 1 czerwca do wczoraj polscy strażacy wyjeżdżali ponad 34 tysiące razy, tutaj nie ma pomyłki w tej liczbie, a ona robi sądzę wrażenie, do usuwania właśnie skutków tego typu skutków burz, silnych wichur, a także opadów deszczu, które podczas tegorocznego lata wystąpiły na terenie naszego kraju. Natomiast na antenie Radia Maryja przekazywane są informacje, prognoza pogody, w której są ostrzeżenia o tym, że takie zjawisko może wystąpić. My jako ludzie nie zmienimy praw natury, ale wystarczy, że będziemy pamiętać chociażby o tym, że najlepiej, kiedy takie, no widzimy za oknem, że zbliża się burza, to kiedy nie musimy, nie wychodźmy z domu. Wcześniej zabezpieczmy przedmioty, które mogą znajdować się na parapetach lub balkonach, a które mogą zostać poderwane przez wiatr. Pomimo wysokich temperatur zamknijmy, wychodząc z domu w czasie burzy, okna. Wyłączmy wszelkiego rodzaju odbiorniki energii elektrycznej, to dla naszego bezpieczeństwa podczas burzy. Następnie, kiedy burza zostanie nas na powierzchni, bo możemy wracać z pracy, z zakupów, bezwzględnie musimy pamiętać, to jest nasz apel, mój apel, że nie wolno nam szukać schronienia pod drzewami, słupami, liniami energetycznymi, a także pod takimi konstrukcjami jak jazdy autobusowe czy tramwajowe. Najbezpieczniejszym miejscem jest tutaj tylko i wyłącznie budynek, ale nie wyglądajmy przez okno. W jakiejś rada w miarę możliwości nie parkujmy samochodów pod drzewami. Z kolei, kiedy podróżujemy, kiedy widzimy zbiegającą się burzę, stańmy na parkingu, jedźmy na pobocze, włączmy światła awaryjne, też padając ograniczenie widoczności, silny wiatr również, a jeśli już musimy jechać, choć jednak powinniśmy tutaj przeczekać na wolnicę, ograniczmy i dostosujmy prędkość do warunków panujących, a ci, którzy korzystają jeszcze z tegorocznego lata, wypoczywają drugi miesiąc wakacji nad wodą, powinni pamiętać o tym, że kiedy słyszymy zbliżającą się burzę, jak najszybciej powinniśmy wyjść z wody, przeczekać na wolnicę w budynku. A jeśli pływamy żaglówką, pontonem, kajakiem, dopłyniemy do brzegu, nawet nie do przystani, zatrzymujmy, zabezpieczmy ten sprzęt i przeczekajmy też również na wałce. To jest takie ABC bezpieczeństwa naszego i naszych najbliższych. Bardzo dziękuję, panie rzeczniku, za rozmowę, no i za te apele, które mamy nadzieję, że też pomogą naszym słuchaczom. Dziękuję, szczęść Boże. Pozdrawiam z Panem Bogiem. Pan Paweł Frontczak, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, był gościem aktualności dnia. I obudź się, Polsko, na aktualności dnia 10 sierpnia 2017 roku.